Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W trakcie ostatnich dyskusji z ateistami i może nawet jeszcze bardziej, czytając komentarze pod moimi ostatnimi filmami, komentarze właśnie ze strony ateistów, starałem się zrozumieć ten tok myślenia, który był prezentowany, czy to w tych wypowiedziach ateistów, czy w ich komentarzach. Owocem tego jest dzisiejsza refleksja, która z jednej strony będzie odpowiadała na ten kluczowy, moim zdaniem, argument, że katolicy to próbują zawsze robić jakieś takie gimnastyczne, sztuczne uniki wtedy, gdy prezentuje im się trudne miejsca ze Starego Testamentu. Oraz powiem kilka słów o rzeczy bardzo ważnej dla jakiejkolwiek dyskusji. Zapraszam. Zawsze w komentarzach pod moimi materiałami pojawiało się wiele komentarzy w stylu: a no właśnie, katolicy to robią takie uniki, o ksiądz, no to właśnie ćwiczy się w takiej sztuce słownej po to, żeby tak naprawdę właśnie wykonać taki unik w ostatniej chwili przed ciosem, i to tak naprawdę jest właśnie takie sztuczne, taka sofistyka. Tego słowa chyba nie słyszałem, ale co do sensu, o to by chodziło, tylko po to, żeby właśnie niejako uniknąć ciosu. Otóż moim zdaniem te zarzuty zdradzają pewne głębokie niezrozumienie naszego sposobu myślenia, katolickiego sposobu myślenia i dziwny sposób spojrzenia na całą problematykę. Otóż to nie jest tak, że my musimy teraz, gdy słyszymy jakiś fragment Pisma Świętego, to musimy znaleźć właśnie jakiś taki unik, jakieś wyjaśnienie po to, żeby to nas nie trafiło, tak? Po to, żeby wyjaśnić dziwne zachowanie, po to, żeby wyjaśnić dziwne słowa, które tam padają. Z takiego założenia wychodzą przeważnie ateiści, natomiast moim zdaniem założenie to jest głęboko błędne. Otóż my nie musimy szukać jakiegoś sztucznego wytłumaczenia, dlatego że cały nasz system myślowy, cała nasza wiara wyrasta z Pisma Świętego jako z korzenia. Pan nasz Jezus Chrystus rozsyła swoich apostołów. Ci idą i nauczają. Później ich następcy i następcy ich następców rozważają, przeżuwają, można powiedzieć, to, co zostało nam przekazane. Co zostało nam przekazane w Starym Testamencie i co zostało przekazane apostołom. I to, co było przekazane na sposób ustny i to, co oczywiście zostało później zapisane w Piśmie Świętym czy w księgach już Nowego Testamentu. Wszystko to ci ludzie Kościoła, powiedzmy tego wczesnego Kościoła, rozważają, kontemplują, starają się wyciągać ogólne wnioski. Tak się rozpoczyna teologia, powiedzmy chrześcijańska, katolicka teologia, rozważanie tego Bożego objawienia przekazanego w pismach Starego i Nowego Testamentu oraz w tym przekazie ustnym, który pochodził jeszcze od samych apostołów. Ci pierwsi katolicy, pierwsi chrześcijanie rozważają, kontemplują i tworzą ten system myślowy, czyli tworzą ogólne tezy, które wyrastają z tego objawienia. A więc to, co my dzisiaj prezentujemy, to, co Kościół katolicki dzisiaj naucza, to są tezy, które wyrosły bezpośrednio z Bożego objawienia. Boże objawienie jest tym korzeniem, drzewo to jest to, co dzisiaj mamy. Tak jak wspomniałem, wyciąganie wniosków z tego, co zostało objawiane, właśnie zestawianie różnych fragmentów, które są w Piśmie Świętym, zestawianie zarówno tych okrutnych fragmentów Starego Testamentu, jak i nauczania Pana Jezusa. Zestawianie tych rzeczy prowadziło do wysuwania ogólnych wniosków, do tworzenia pewnych tez teologicznych, które później były sprawdzane, dyskutowane. Tak, czy to faktycznie zgadza się z tym, co zostało nam objawione. Tak powstaje, tworzy się teologia katolicka, ona później rozwija się w tym sensie, że oczywiście nie ma już nowego objawienia, natomiast to objawienie, które zostało nam przekazane, jest później właśnie badane, przeżuwane, dyskutowane na zasadzie, czy tutaj faktycznie należy wyciągnąć taki wniosek, czy może raczej taki. No i w końcu dochodzimy do tego stanu teologii, który mamy dzisiaj, powiedzmy, porównajmy go do takiego drzewa i faktycznie dzisiaj człowiek, który tak po prostu patrzy na to drzewo,
Być może nie od razu skojarzy każdy listek tego drzewa z tym korzeniem, który gdzieś tam głęboko pod ziemią jest, czyli z tekstami Starego i Nowego Testamentu. Nie musi to być dla każdego od razu oczywiste, zwłaszcza jeśli on poznaje teologię katolicką w sposób bardzo jednostronny. A dzisiaj myślę, że jest to szczególnie łatwe. Bardzo łatwo jest poznać teologię katolicką tylko bardzo jednostronnie przedstawioną, albo nawet wykrzywioną właśnie przez herezję modernizmu. I dla takiego człowieka, no faktycznie, gdy się mu przedstawi teksty Starego Testamentu, które są okrutne, właśnie w których Bóg życie odbiera, to takiego człowieka może to być w jakiś sposób szokujące. No jak to pasuje do naszych poglądów, do teologii katolickiej, to co tutaj czytamy w Starym Testamencie. To może być dla właśnie pojedynczego katolika, może to być w jakiś sposób szokujące, ale dlatego, że nie zna już swoich korzeni, dlatego, że nie widzi tego, jak jedno wyrasta z drugiego, jak ten faktyczny stan teologii wyrasta z Bożego objawienia, jak jest on po prostu przemyślanym objawieniem. Chodziło tam po prostu o wyciąganie wniosków z objawienia i próbowanie sformułowania ogólnych tez na podstawie tego, co zostało objawione. Oczywiście, jak wspomniałem, dochodzi do tego pewne przekłamanie, z którym mamy do czynienia dzisiaj w teologii. To przekłamanie również może sprawić, że człowiek właśnie słysząc jakieś teksty Starego Testamentu będzie w szoku jeszcze bardziej, bo nawet tej powiedzmy ostatecznej formy, to znaczy ostatecznej tej nauki katolickiej, która faktycznie jest katolicka do końca, nie zna, poznaje już przekłamaną wersję, no to tym bardziej jakby pewne elementy Bożego objawienia mogą być dla niego szokujące. To się może zdarzyć i pewnie dlatego ateiści też tak lubują się w tych argumentach, bo to być może wielu katolików dzisiaj szokuje, ale jak wspomniałem, to nie dlatego, że nauka katolicka jest w jakiś sposób czymś zupełnie innym, niespójnym ze Starym Testamentem. Trzeba teraz to sztucznie jakoś połączyć. Tylko dlatego, że oni nie widzą już tego związku. Dlatego, że oni utracili jedność z tym korzeniem. Dlatego, że albo bez swojej własnej winy na zasadzie po prostu nigdy się nie zastanawiali, jak to dokładnie się rozwinęło, co wynika z czego i wtedy może być to dla nich szokujące, albo faktycznie mają poglądy już niekatolickie i one już zupełnie nie pasują do tego korzenia. Natomiast sama nauka katolicka wyrasta bezpośrednio z Bożego objawienia, wyrasta bezpośrednio ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu i oczywiście przekazu ustnego apostołów. I teraz dlatego nauka katolicka nie musi stosować jakichś takich nagłych wybiegów i takich uników w ostatniej chwili uchylania się przed nadlatującym pociskiem, tylko po prostu ta nauka wyrosła właśnie z tego. Czyli rozumiemy, czyli zarzut postawiony właśnie, a tutaj przecież w Piśmie Świętym jest napisane to i to. Dlaczego on nie trafia ostatecznie w samą naukę katolicką? Może trafić w przekonanie pewnych osób o tym, że taka nauka katolicka jest, ale w samą nią nie trafi dlatego, że ta nauka powstała właśnie poprzez kontemplację tych miejsc. Dla ojców Kościoła to było oczywiste, że kontempluje się Stary Testament, dla teologów średniowiecznych, barokowych i tak dalej, i tych współczesnych katolickich. To jest oczywiste, że kontempluje się Stary Testament. I ta nauka katolicka wyrosła właśnie z tego, czyli to stanowi tą ziemię, to stanowi ten korzeń. Tak? I ona wyrasta właśnie w ten sposób, właśnie dlatego, że ten korzeń ma. A więc powoływanie się na ten korzeń z myślą, że a to nie pasuje do tej współczesnej nauki, wynika stąd, że albo tej współczesnej nauki nie znamy, albo z jakiegoś powodu nie widzimy już tego połączenia, bo albo nie rozumiemy tego jednego albo drugiego do końca, albo właśnie połączenie gdzieś tam nam umknęło. Natomiast myślę, że samo to stwierdzenie rozważone na spokojnie zupełnie nie jest kontrowersyjne i nie powinno być kontrowersyjne również dla ateistów. Naprawdę nie wymagam tutaj od nich jakiejś wiary, wymagam tutaj po prostu prostej logiki. Teologia katolicka powstała właśnie w oparciu o te źródła objawienia. Teologowie katolicy przeżuwali właśnie te treści, rozważali te treści i właśnie z nich wyciągali ogólne wnioski, dlatego one pasują do Bożego objawienia, do tego, co mamy zapisane w Piśmie Świętym. I teraz
Abstrahując od tego, czy ktoś wierzy w to, że Pismo Święte jest Bożym objawieniem, czy ktoś nie wierzy, no to jest rzecz już czysto naturalna, że teolodzy katolicy po prostu te rzeczy rozważali i z tych rzeczy wyciągali wnioski. I później można sobie dyskutować, czy wyciągnęli właściwe wnioski, czy nie. To jest już rzecz bardzo taka specyficzna, wymagająca właśnie pewnej znajomości teologii. Natomiast nie należy się temu dziwić, że tak właśnie się stało, że nauka katolicka jest właśnie w ten sposób sformułowana, że nie da się jej zbić cytatami z Pisma Świętego, bo właśnie z tych cytatów ona wyrosła. I dlatego właśnie katolicy mają takie poglądy o Bogu, świecie, opatrzności, o tym, co jest złe, o śmierci, o Bożej Wszechmocy, właśnie dlatego, że znajdują to zapisane w Piśmie Świętym, że znajdują ten przekaz w tradycji Kościoła, w tym sensie przekazu ustnego, który był przekazany przez apostołów. I właśnie zestawienie tych miejsc, zarówno tych okrutnych miejsc starego fragmentu, Starego Testamentu, tego zabijania tych młodzieńców przez niedźwiedzie, Eliasza, który zabija kapłanów Baala, zestawienie tych miejsc, czy w ogóle z całego Starego Testamentu, z tą doniosłą nauką Nowego Testamentu, z śmiercią krzyżową Pana Jezusa, z Jego nauką, właśnie zestawienie tego wszystkiego doprowadziło do stworzenia tego systemu myślowego, w którym Bóg jest tą pierwszą przyczyną, źródłem wszystkiego, który jest Panem, który ma absolutne prawo do decydowania o życiu lub śmierci, który ma prawo do decydowania o swoim stworzeniu, ale jednocześnie chce, żeby to stworzenie, przede wszystkim to stworzenie rozumne, zrobiło tyle, ile jest w stanie, żeby się rozwijało również procesem samowychowawczym i dlatego zostawia wiele wolności. To wynika właśnie z połączenia tego wszystkiego i że ta pierwsza przyczyna również nas kocha, dlatego że jest gotowa stać się człowiekiem, przyjść na ziemię, przyjąć cierpienie poprzez ludzką naturę, przyjąć cierpienie po to, aby od grzechów odkupić. Teologia katolicka jest właśnie zestawieniem tego wszystkiego, dlatego nie potrzeba robienia takich uników w ostatniej chwili, bo tutaj jest cytat ze Starego Testamentu, tylko po prostu to drzewo urosło właśnie w ten sposób, właśnie dlatego, że ma takie korzenie. I teraz taki strzał cytatem ze Starego Testamentu z całą pewnością w to drzewo nie trafia, bo ono właśnie tak urosło ze względu na te zapisy, które są w Starym Testamencie. I jeśli ktoś ma wrażenie, że to trafia w naukę katolicką, to albo dlatego, że tej nauki nie zna, albo dlatego, że cytat Starego Testamentu rozumie w sposób zupełnie opaczny, albo dlatego, że jakiegoś związku pomiędzy jednym a drugim nie widzi, ale ten związek po prostu jest. Druga rzecz, o której koniecznie chciałbym powiedzieć właśnie jako o owocu mojego rozważania, przede wszystkim komentarze pod moimi filmami, komentarze ze strony ateistów. Otóż zawsze, gdy z kimkolwiek dyskutujemy, to musimy o tym pamiętać, że dyskutujemy, czy zdrową motywacją do dyskusji jest to, że ja jestem przekonany, że posiadam jakiś prawdziwy pogląd i chcę się tym poglądem podzielić. Ewentualnie, jeśli nie jestem przekonany, że posiadam prawdziwy pogląd, tylko go szukam, no to również jest dobra motywacja do tego, żeby dyskutować. No ale wyjdźmy z takiego założenia. Jestem przekonany, że mam prawdziwy pogląd, chcę się tą prawdą z kimś podzielić. To jest słuszna, dobra motywacja do tego, żeby podjąć dyskusję. Czy teraz obrażając go, atakując, mogę cokolwiek osiągnąć? Oczywiście nie. W jaki sposób mogę dotrzeć do tego drugiego człowieka? W jaki sposób w ogóle mogę nawiązać dyskusję? Próbując go zrozumieć. Zrozumieć jego tok myślenia i później spróbować, rozumiejąc go, spróbować sprawić, żeby on rozumiał mnie. I teraz, jeśli ja jestem przekonany, że posiadam jakiś prawdziwy pogląd, no to teraz, skoro tak jestem przekonany, to powinienem wychodzić z założenia, że ten prawdziwy pogląd go przekona w tym momencie, w którym on go zrozumie. Przynajmniej w jakimś stopniu. I to jest prawdziwa dyskusja, to jest dobra motywacja do dyskusji. Natomiast jeśli ja mam taką motywację, że chcę zaatakować, chcę pokazać, że ktoś nie ma racji, że chcę pokazać, że ktoś z jakiegoś powodu właśnie jest gorszy. Jeśli ja z taką motywacją wychodzę do drugiego człowieka i zaczynam z nim dyskutować właśnie w formie ataku, po to, żeby pokazać, że on jest w jakiś tam sposób gorszy, pokazać albo sobie samemu, albo innym, no to wtedy
zachęcam do tego, żeby naprawdę bardzo poważnie się nad swoim życiem zastanowić. I to myślę, że jest rzecz, która jest taką zupełnie normalną, codzienną pokusą, żeby w ten sposób działać. Natomiast jeśli ją dostrzegamy w sobie, jeśli widzimy, że wychodzimy do takiej dyskusji z taką intencją, żeby zaatakować, żeby pokazać, że właśnie ten ktoś nie ma racji, jeśli z taką intencją wychodzimy, to naprawdę zastanówmy się nad tym, co robimy. Bo jeśli tak będziemy żyli, jeśli tak będziemy postępowali, to i sami będziemy nieszczęśliwi, bo nie da się być człowiekiem szczęśliwym z nastawieniem nieustannej, właśnie nieustannej wojny, nieustannego atakowania, nieustannego pokazywania, że ktoś nie ma racji. To człowieka uczyni człowiekiem zgorzkniałym, człowiekiem pysznym, człowiekiem, który po prostu ani sam szczęśliwy nie będzie, ani innych szczęśliwymi nie uczyni, to znaczy swoje najbliższe otoczenie będzie on terroryzował, będzie mu szkodził i po prostu i innych nieszczęśliwymi będzie czynił i sam szczęśliwy nie będzie. Zupełnie świadomie używam tutaj argumentacji doczesnej, dlatego że przemawiam jakby do wszystkich, którzy chcą w jakikolwiek sposób dyskutować i tutaj oczywiście dla nas, dla katolików jest tutaj też prosta motywacja nadprzyrodzona, czy oczywista motywacja w tym sensie prosta, oczywista motywacja nadprzyrodzona. Jeśli chcemy prawdę przekazać, to musimy to robić w ten sposób, żeby to miało szansę dotrzeć, musząc jednocześnie praktykować cnoty, naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nawet z osobami, które bardzo pobłądziły, potrafił rozmawiać bardzo, bardzo delikatnie. Samarytanka przy studni, która naprawdę nie żyła dobrze, która prowadziła się bardzo źle, on rozmawia z nią bardzo, bardzo powoli, naprowadzając ją na prawdę. A Pan Jezus tylko w jednym przypadku ukręcił bicz na ludzi. To byli ci, którzy handlowali w świątyni, to byli ci, którzy bezcześcili świątynię. Tutaj zachęcam do zapoznania się z moim materiałem, na kogo Pan Jezus ukręcił bicz, jeśli kogoś ten temat bardziej interesuje. A więc jesteśmy przekonani, że posiadamy prawdę, chcemy ją przekazać innym, podzielić się tym dobrem z innymi, więc zróbmy to w ten sposób, żeby to miało szansę dotrzeć, żeby to nie było jak kamień rzucony, który ma za cel w jakiś sposób zaatakować drugą osobę, tylko żeby to było naprawdę przekazane w ten sposób, żeby mogło to dotrzeć. I to dotyczy wszystkich, tak niezależnie od tego, jakie poglądy mają, to nastawienie jest po prostu dobrym nastawieniem, które umożliwia wymianę myśli, które umożliwia normalny międzyludzki kontakt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.